Dzień dobry, Maniak.pl. Z tej strony znowu trener Łukasz i Adrian. Nagrywamy dzisiaj dla Was ćwiczenie typu TRX, trzecie z naszej serii. Ćwiczenie będzie świetnym rozwiązaniem dla osób, które są początkujące w treningu mięśni głębokich i mięśni brzucha. Użyjemy sobie do tego właśnie TRX-a, Adrian zaprezentuje. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu będzie to, aby w początkowej fazie ruchu, czyli w tej pozycji, mieć podnoże przodem, maksymalnie wyprostowaną pozycję, klatka piersiowa lekko wypchnięta, brzuch napięty, nogi sztywne i napięte. Teraz będzie Adrian wykonywał ruch przywiedzenia nogi. W momencie tego będzie lekko rotował tutaj nasz brzuch do góry. Będziemy wychodzili lekko do tej pozycji ściągniętej i powoli wychodzili do tyłu. I znowu wykonujemy ruch do góry, lekko rotacja miednicy i schodzimy do dołu. Zwróćcie uwagę, że ruch do dołu jest wolny, czyli ruch rozciągania jest wolny i kontrolowany. Natomiast ruch przyciągania kolana jest troszeczkę szybszy, tak? Pracujemy oprócz tego, że nad mięśniami głębokimi brzucha, to pracujemy jeszcze nad mięśniem prostym brzucha, który wykonuje przyciągnięcie nogi. Oprócz tego pracujemy również nad stabilizacją obręczy barkowej, która musi nam utrzymać pozycję w tym ćwiczeniu. Teraz, ile tego ćwiczenia? Od 3 do 4 serii, 8 do 15 powtórzeń, wolna faza ekscentryczna, czyli powrotu nogi do pozycji wyjściowej, troszkę szybsza koncentryczna, czyli przyciąganie kolana do klatki piersiowej. Pamiętajcie o tym, aby w tym czuć maksymalnie napięte ciało, stabilną pozycję i skupić się mocno na mięśniach brzucha.